Słońce, wiatr, gleba czy skała macierzysta – to wszystko wpływa na finalny efekt wina, smak i aromat. Winiarze takie warunki klimatyczno-glebowe nazywają terroir. To słowo pochodzi z francuskiego. Ja chciałam sprawdzić, jakie terroir możemy spotkać na Dolnym Śląsku, dlatego porozmawiałam z winiarzami z Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina i zapytałam ich o to, jakie warunki mają u siebie winnicy i jak one wpływają na ich wino. Zapraszam, Patrycja z Wine Thinking. Jestem jedyną winnicą z Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina, która znajduje się na glebie bazaltowej. Mieścimy się w krainie wygasy wulkanów na Pogórzu Kaczawskim w miejscowości Uniejowice. Zleciłem w tamtym roku badania geologiczne, które wykazały, że 3 metry pod nami, pod powierzchnią ziemi, mamy już litą skałę. Winnica jest położona na stoku wygasego wulkanu, który co prawda wygasł jakieś 300 milionów lat temu, natomiast pozostałości po nim są do dnia dzisiejszego. Pozostałości w formie skał i kamieni, głównie melafirów. W winnicy nie mieszkała Agata, bardziej chodziło o to, że jesteśmy w raju dla poszukiwaczy i entuzjastów minerałów i ta kraina obfituje właśnie głównie w agaty, choć nie tylko, bo występują tutaj ametysty, kwarce, no w samym winie tą mineralność już czuć i moim zdaniem to jest duża przewaga. Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy mamy już inne winnice, wiemy, że ten punkt wysokościowy ma duże znaczenie w stosunku do okolicznych do okolicy. Ma duże znaczenie, ponieważ przymrozki degradują owoce. Mamy w tej chwili od paru lat już winnicę w Wińsku. Duże pole do popisu, tam jest zdecydowanie lepiej, bo jest pochylenie południowe, południowo-zachodnie. Zdecydowanie większe niż w Miękini, bo tutaj w Miękini to jest praktycznie płasko. A teraz w tym roku zakupiliśmy na Wzgórzach Trzebnickich. Wzgórza Trzebnickie to jest dobre miejsce. Tu jest ciepło, jest dosyć wysoko, zimne powietrze, te przymrozki wiosenne mają gdzie spływać. Gleba lesowa. Całe pasmo Wzgórz Trzebnickich to są lesy. No, słyszę takie opinie, że gleba lesowa powoduje, że nasze wina są mineralne. Czuję, jak piję wino, czuję, że to, co się nieraz mówi, mokry kamień, tak? Czy jakiś krzemień. Czy to jest związane z glebą? Nie mam zielonego pojęcia. Bardzo dużo opinii jest takich, że to jest kwestia gleby, siedliska, ale na przykład spotykam się z opinią, że nie, że to jest sprawa drożdży. Biorąc pod uwagę to, że nasze podłoże to jest granit, łupek granitowy, to moglibyśmy porównać nasze miejsce troszeczkę do Rías Baixas. Bardzo lubimy stamtąd wina, głównie Albarino. I ostatnio nawet sommelier Maciek Sokołowski porównał naszego Sauvignon Blanca do Albarino z Rías Baixas. Jesteśmy na Wzgórzach Dalkowskich. To są wzgórza powstałe przez lodowiec, gdzieś tam morenę czołową lodowca, która pchała przed sobą takie ogromne zwaliska właśnie żwirów, glin, różnego rodzaju kamieni. Także taka mocno gliniasta, zwięzła, ale no ładnie wystawione, głównie południowe stoki, także dobre warunki. Tutaj zaraz zaczyna się Dolina Odry. Mam często wrażenie, że ta wegetacja jest trochę opóźniona wiosną, ale też często na jesień dość późno przychodzą tu przymrozki, więc jakby możemy też pozwolić sobie na późne zbiory. No, zbieraliśmy 4 listopada Solarisa, to już dużo o tym mówi. My prowadzimy te nasze rośliny bardzo, bardzo nisko. Tniemy na tak zwaną głowę. Troszeczkę może charakterystyka tych win będzie się różniła od winnic, w których ta winorość rośnie bujnie. Wydajność tej winnicy jest bardzo malutka. Wydaje mi się, że właśnie to jest związane z tą ubogą bardzo glebą. W zeszłym roku potrzebowaliśmy około 10 krzewów na jedną butelkę, co wzbudza czasem, jak to mówię, taki troszeczkę uśmiech, bo z ekonomią niewiele to ma wspólnego. Ta roślina, walcząc tutaj troszeczkę o życie, daje owoc, który troszkę różni się. Ten owoc jest troszeczkę bardziej skoncentrowany. W sumie to taki nasz autorski trochę projekt, bo myśmy się nigdy nie spotkali, żeby na przykład 3 metry szerokości były rzędy nasadzone. Żeśmy jak wsadzili, to niektórzy nam mówili, no szkoda ziemi. My uważaliśmy, że znów w myśl tego planowania na 20-30 dłużej lat, to ta winnica musi być w taki sposób posadzona. Czy ma to swój też wymierny efekt, bo po pierwsze, tak jak Tomasz wspomniał, winnica jest przewiewna i nie utrzymują się choroby grzybowe. Każdy wrocławianin, każdy, zresztą Polak można powiedzieć, jak przejedzie Eską i będzie
autostradą i będzie przejeżdżał przez teren Trzebnicy, to zauważy na wskaźniku w aucie, że tutaj temperatura zawsze około 2 stopnie jest wyżej niż przed lub za terenem Trzebnicy, więc jest, a stopień, jeden stopień różnicy to jest bardzo dużo w takich warunkach agrometeorologicznych. To jest bardzo istotna zmiana. Wybór terroir to jest chyba najistotniejsza rzecz, którą my chyba zrozumieliśmy dopiero teraz.